Dobry, witam Państwa radnych, witam pozostałe osoby. Niniejszym otwieram 45. sesję Rady Dzielnicy 10. Soszowice, zwołaną na dziś, 20 maja 2013 roku, na godzinę 17.00 w siedzibie naszej Rady, to jest przy ulicy Inicjatywy Radnej 5. Posyłam Państwu z prośbą o podpisywanie się listy obecności. Równocześnie stwierdzam, iż kworum z całą pewnością posiadamy. I tym samym przechodzimy do punktu drugiego porządku obrad dzisiejszej sesji, to jest przedstawienie porządku obrad. Państwo macie przed sobą projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Informuję Państwa, że do przewodniczącego wpłynął wniosek o wprowadzenie projektu uchwały. Mówię o druku numer 2/439/2014 i teraz będziemy go głosować. Oczywiście chodzi o wprowadzenie go tylko do porządku obrad, a nie o procedowanie samej uchwały. Zatem zapytuję Państwa radnych, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Proszę jeszcze pracownika UMK, pana Kana, o przeliczenie radnych obecnych w sali obrad. Uwzględniam pana radnego, który wyszedł z sali, a brał udział w głosowaniu. 17 jest. Jest 16, rozumiem? A tak, 17. Zatem rozumiem, że liczba oddanych głosów się zgadza w stosunku do stanu obecności i wniosek został przyjęty. Przechodzimy tym samym do punktu trzeciego, to jest przyjęcie protokołu. Pospieszyłem się. Szanowni Państwo, przegłosować mi tylko wniosek. Jeszcze teraz dla formalności cały porządek obrad z uwzględnieniem tego wniosku, który przyjęliśmy przed chwilą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem wniosku przegłosowanego przed chwilą, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. I teraz przechodzimy, nie wniosek, tylko projekt porządku obrad został przyjęty i przechodzimy teraz do punktu trzeciego, to jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Dzielnicy 10. Czy ktoś z Państwa radnych zgłasza jakiekolwiek uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Wobec braku zgłoszeń stwierdzam, że protokół został przyjęty i tym samym przechodzimy do punktu czwartego, to jest projekt uchwał Rady. Jako pierwszy procedować będziemy druk numer 1/438/2014. Jest on autorstwa zarządu. Zatem pozwolę sobie odczytać projekt uchwały. Uchwała numer 1/438/2014 Rady Dzielnicy 10. Soszowice w sprawie delegowania radnych na podstawa prawna, paragraf 1. W okresie od 1 czerwca 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku do udziału w posiedzeniach komisji i zespołów problemowych powołanych przez podmiot zewnętrzny deleguje się radnych. 1. Andrzej Balicki, 2. Sebastian Grożyna, 3. Danuta Cichoń, 4. Waldemar Domański, 5. Maria Federyga, 6. Dominik Galas, 7. Piotr Jałocha, 8. Andrzej Jończyk, 9. Zbigniew Kapera, 10. Michał Kotelski, 11. Wojciech Liszka, 12. Józef Marchewka, 13. Jan Mikuła, 14. Tadeusz Murzyn, 15. Elżbieta Orzechowska, 16. Andrzej Bachel, 17. Agnieszka Pogoda-Tota, 18. Krzysztof Potańczyk, 19. Marta Suter, 20. Marcin Szewczyk. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jedno słowo, jedno zdanie komentarza. Przypominam Państwu, że procedowanie tej uchwały przez Radę jest następstwem zmiany statutu Rad Dzielnic. Dawniej zajmowało się tym zarząd. Obecnie zajmujemy się tym już po raz drugi całą Radą Dzielnicy. Otwieram dyskusję, a wobec braku zgłoszeń do dyskusji przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Druk numer 2/439/2014. Jest autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Ponieważ nie ma pana przewodniczącego Murzyna, zapytam, czy ktoś z członków Komisji Infrastruktury zechciałby odczytać ten projekt. Nie. Głosi pan radny Marchewka. Proszę pana radnego o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 2 przez 439 przez 2014 Rady Dzielnicy 10 Słoszowice w sprawie wydania opinii dotyczącej zbycia części działki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przy ulicy Droga Okatowa. Podstawa prawna. Paragraf 1. Opiniuje się pozytywnie zbycie części działki numer 216 przez 4 o powierzchni około 0,0097 hektara położonej w obrębie 91 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ulicy Droga Rokadowa w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej numerem 381 o powierzchni 0,5715 hektara pod warunkiem uwzględnienia linii rozgraniczających obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rajsko zawartych w piśmie ZIKI Krakowie znak ZIKI. Panie Radny, tu muszę Panu przerwać. Odczytujemy projekt uchwały w takiej formie, w pełnej formie, jak jest. Zawartych w piśmie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie znak ZIKI przez S przez 25995 przez 14 przez IG przez 21746 z 4 kwietnia 2014 będącym załącznikiem do pisma Wydziału Skarbu Miasta UMK znak GSPSK01.6840.3.20.2014.eu 24 kwietnia 2014 roku. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję serdecznie za odczytanie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Ponieważ nikt z Państwa radnych do dyskusji się nie zgłosił, zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Tym samym wyczerpaliśmy punkt 4, to jest projekt uchwały Rady. Przechodzimy do punktu 5, omówienie spraw bieżących, dyskusja i wolne wnioski. Zapytuję Państwa radnych, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie. Zapytuję zatem Państwa, Panów, którzy nie jesteście radnymi, czy któryś z Panów chciałby zabrać głos? No, ja taką sprawę całkiem inaczej. Jestem Gajnia Gryszow, mieszkam w ulicy Warzyńskiego. Chcę Pan się wypowiedzieć, tak? Tak, tak. Proszę tak, bardzo. Tak, to już. Jeszcze tylko poinformuję Panów, że dla osób, które nie są radnymi, a są obecne na sesji Rady Dzielnicy, istnieje odrębna lista obecności, na której możecie się Panowie podpisać, ale nie musicie. Nie macie jeszcze takiego obowiązku. To jest Wasza decyzja. Proszę bardzo. To nie ma. Czyli jest taka sprawa, ja tam przy ulicy Warzyńskiego, jest wzdłuż jednej drogi jest rów wody opadowej i od lat tam nie było nigdy rowu. Około powiedzieć ćwierć wieku temu przekopano, tak powiedzmy na dziko, no tak, jest swój, wszystko elegancko. Wszystko jest dobrze, ja tam nawet to zabezpieczyłem, to jakiś taki dożyłem, że tyle że wytrzymuję, ale jest teraz, to wchodzi wszystko w prywatny teren, póki było to było. W tej chwili to już jest gmina no, Mogilanów w zasadzie i coś tam mają zacząć budować, nie wiem co. Jeżeli, bo to przechodzi rurą przekrzetką na ruch numer Warzyńskiego, ale tam takimi małymi rurkami, tam kiedyś zwozili takie różne rzeczy jeszcze, płyty chodnikowe, takie różne rzeczy, ta woda ma iść, jakieś takie ujście są w sobie. Jeżeli to teraz zostanie w jakiś sposób no, zablokowane, zasypane, no, bo tam może rzeczy zrobić to inny właściciel, co wtedy będzie z tą ulicą Warzyńskiego? Woda z rowu wyjdzie na drogę. O taki temat chodzi. To wiadomo, to nie jest kwestia tych radnych, bo to wie, pana ćwierć wieku temu coś tam było i mama tam ma ponad 80 lat i nigdy tam rowu nie było na zewnątrz. I chodzi o to, czy to można w jakiś sposób, no, zabezpieczyć się przed tym, żeby tego to się nie wydarzyło, bo to może się wydarzyć, no nie wiem, za 20 lat, może za 5, może za rok, trudno powiedzieć. Czyli rozumiem, że intencją Pana wizyty tutaj jest to, ażebyśmy zabezpieczyli wylot tych ścieków?
Znaczy to nie jest ściek, bo to jest rów opadowy, opadowy wody burzą, to jest burzówki, bo ileś razy ten 25 lat, chyba 3 razy były robione próby, plany drogi, podpisywało się, ja się tam osobiście podpisałem, ileś tam, nie wiem, gdzieś tam, ile tam było potrzeba cofnięcia się, że, ale to, no powiedzmy, to upadło, no i teraz nie będzie kanału burzowego. To jest tylko w formie takiej, że zabezpieczenia się, żeby to nie wyszło tak, powiedzmy, nagle i nie wiemy, co z tym zrobić. To ja mam następującą propozycję, myślę, że to będzie jakieś rozwiązanie na początku. Ja poproszę pana radnego Andrzeja Pachla z racji rejonu, w którym występuje ten problem, lub też problemu nie będzie. No nie, może nie będzie. I pana radnego Mikołaja również, bo to dwóch radnych opatrzyńskich. Oni temat rozpoznają od strony formalno-prawnej, tak? Czyli to jest teren. Jakie są rzeczywiste plany, które być może poznamy, być może nie, bo to też nie jest tak, że Rada Miejska ma jakiś szczególny dostęp do dokumentów, wcale tak nie jest. I jeśli zajdzie taka potrzeba, a pewnie zajdzie, skoro pan tak uważa, to zwrócimy się do odpowiedniej jednostki miejskiej lub innej z prośbą o zabezpieczenie tego wylotu, tak ażeby ten opad później spływał, oczywiście tam jest, my, ileś tam dalej, ja nie wiem, 100 metrów już jest rzeczka, gdzie powiedzmy tam mógłby spływać. To chodzi o to bezpieczeństwo, żeby to przyszłościowo, nie teraz, nie na dziś. Rozumiem, że pan się skontaktował z panem radnym. To nie jest kwestia roku, to jest wojna po ćwierćwieku i to się trwa, ale teraz zaczynają się tam już więcej budowy i to tylko takie jest. Może wydarzyć się coś. Zatkają to. Co nie będzie? Pan radny Murzyn? To wspomniał pan, że ma, coś ma wspólnego gmina Świątyń czy system. Znaczy nie Świątyń, Mogilany. Znaczy Mogilany, przepraszam. Znaczy to granicze, bo to ulica Warzewskiego i to granicze to jest kolejne. Ale ten spływ jest na więc. On przechodzi przez ulicę Warzewskiego, która jest ostatnią ulicą w Krakowie. Tak. I wchodzi w ten teren prywatny teren, tak na dziko, bo to było na dziko rzeczy. Jest bardzo trudna sprawa, bo nie dość, że prywatny teren, to jeszcze inna gmina. No ja nie mówię, że to zrobicie, bo to trwa jakiś czas, tylko chodzi o taką sprawę, co będzie, jak wyjdzie woda. Musimy się zastanowić nad budową drogi i nad budową burzówki, bo inaczej to będzie problem. To nie chodzi o odpływ tego, bo to jest i tak na dziko zrobione. Prawnie ani nie jest normalnie zrobione, tylko kiedyś tam były pola, łąki, więc nikogo robiło się, co się chciało, nie? Puściło się i dobrze i każdy był zadowolony. Teraz jest teren wykupiony przez właścicieli prywatnych, więc każdy teraz sobie będzie tam coś zrobił, stawiał. No a tym musimy się zastanowić, bo tak czy tak, tam nie ma ani żeby tam był rów, to jeszcze być może, ale rów jest 100 metrów dalej za tymi działkami, a to jest normalnie w pola wpuszczone. Tak to jest. W ostatnich czasach tam ładnie wyczyszczono, już żeba wycięta. Teraz zaczęli tam już sprzątać. Pisze jak na budowę, ale co nie wiadomo co to będzie. Więc my musimy nie załatwiać gminą Mogilany, tylko musimy myśleć o drodze i burzówce. Bo tu jest problem, bo nikt sobie nie pozwoli po tym terenie tam jechać z rowem, bo on będzie takiej potrzeby tam widział. Bo jeśli on by chciał odwadnia swoją działkę, no to wtedy można by się dogadywać z właścicielem i coś. Bo to od początku jest spływ wody można nawet zimą, jak przy dużych deszczach, gdzie tam wody płynie. Bo tam jednak jest mokry i jasny, ale to wszystko do tej pory jest dobrze. Może będzie przemyśleć propozycję pana radnego, czy na pewno trzeba będzie przemyśleć i może po prostu podjąć propozycję pana radnego Pacha o zawnioskowaniu do budżetu miasta Krakowa, czy do prezydenta miasta Krakowa, o umieszczeniu w budżecie miasta Krakowa punktu pod nazwą rozbudowa, przebudowa, modernizacja ulicy Warzewskiego. Pan Jan Mikołaj się zgłaszał, proszę państwa, ja ściągłem dzisiaj mapę dotyczącą tej inwestycji. Cała inwestycja przebiega na terenie gminy Mogilany. Cała inwestycja. Przez właściciela, który będzie budował tam Biedronkę, to ta działka na terenie Krakowa jest jego. W planie tej inwestycji jest ujęcie tego rowu odwadniającego deszczówkę od ulicy Warzewskiego aż do tego rowu, który płynie przez gminę Mogilany. Także, no to świetnie. Jak to jest wszystko pod kontrolą, to bardzo dobrze. Jest ujęcie. Ja dzisiaj ściągnąłem gościa. No to fajnie. Ja dzisiaj mapy pościągałem. Po prostu facet wyraźnie, że między innymi powiedział tak, no nie będę se psuł, żebym na nową inwestycję
i woda pójdzie na dół, zalewała nową inwestycję. I dlatego w projekcie ująłem przewidziane ujęcie tej wody. No to fajnie. Jeżeli tak jest, to bardzo dobrze. No. Jeszcze jedna sprawa. To pan radny Pachy, proszę bardzo. Jeśli on będzie stawiał tam Biedronkę, to wyjazd będzie na Warzewskiego, czy będzie wyjazd? Nie, nie. No bo wszystko jest, jego graniczyć będzie też... Jest wszystko na Libertu. Libertu, czyli... No, jest tutaj w projekcie. No to tylko tyle chciałem zapytać. Nie. Jeszcze mam jedną sprawę. Bo dzwonił do mnie. I też jest tam problem, bo jest rura i jest woda, która leci na działkę pana. To mówimy o jakim rejonie? To jest Zakarczmie. Ulica Zakarczmie. No i też jest tam problem, bo teraz drugi sąsiad, jest tam niby chyba według mnie sąsiad, który graniczy z nim, zgodził się na przepuszczenie z tej rury wody na działkę, ale teraz została nawieziona ziemia. Więc ta działka, tak, więc na tej działce się nie rozprowadza, tylko przechodzi teraz na działkę. Ale dzwonił do mnie, byłem tam, oglądałem to, przy tych deszczach, co teraz były, no to normalnie całą rurą woda prawie szła na jego działkę, do ulicy Tapińskiego. Czy możemy tam coś pomóc, zadać swoje popisy? No pan Mikuła zna sytuację, musi coś... Znam sytuację i tam jest... Pan radny Mikuła, proszę. Tam będzie sprawa taka, że tam Wydział Ochrony Środowiska miała być komisja bodajże wczoraj, dlatego że to informacje zgłoszono na więzienie tej ziemi i w pierwszej kolejności musi być uregulowany skład na działce przez pana tego, jak się im da. I tego, ponieważ pan lubi się procesować, wiem, że wytoczył... Nie, no ja rozumiem pana procesowania, ale faktycznie widząc to, póki była działka, niż... Nieformalnie, bez zgody jest nawieziona ziemia. Więc... Panowie, ja mam taką propozycję, ponieważ na sesji i tak tego tematu nie rozstrzygnie. Czegoś proponuję, abyście panowie radni obydwaj z jednego siedla przygotowali ten program działania w obu sprawach. Czyli jeżeli jest potrzeba wystąpienia przewodniczącego do jakiejkolwiek jednostki, z jakąkolwiek intencją, to panowie po prostu powiedzcie mi o tym, a ja taki sposób sporządzę i wyślę. Jeżeli zaś uważacie, że takiej potrzeby nie ma, albo że to nie są nasze kompetencje, na przykład dlatego, że są to działki tylko prywatne i nasze kompetencje tam nie sięgają, no to wtedy nic nie poradzimy. Ale to ja tego jak tu nie rozstrzygnę tu przy stole zwłaszcza, to rola panów, ja będę działać tak, jak wasza wola będzie, bo to wy jesteście gospodarzami tamtego terenu opadkowickiego. Czy jeszcze jakieś inne sprawy w punkcie 5, omówienie spraw bieżących, dyskusja, wolne wnioski? Ponieważ nie, to ja pozwolę sobie zabrać Państwu chwilę czasu krótkim wyciągiem z korespondencji. Szanowni Państwo, pismo z Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa informujące nas, iż 15 czerwca planowana jest 14 edycja Dnia Otwartego Magistratu, który tematem przewodnim będzie hasło Kraków na Fest. Pod tym hasłem Muzeum Historyczne organizuje główną wystawę tegorocznego Dnia Otwartego. Ale oprócz tego planowane są nazwijmy to stoiska wystawiennicze poszczególnych rad dzielnic. O zajęcie się tą sprawą poprosiłem pana przewodniczącego Komisji Kontaktu z Mieszkańcami Waldemara Domańskiego. Nie ma go dziś na sesji, ale w sprawie został poinformowany natychmiast, gdy otrzymali tą korespondencję drogą elektroniczną. I mam nadzieję, że on tą sprawę poprowadzi tak jak w poprzednich latach, bo tego jest ta komisja. A wszystkich członków komisji proszę o wszelką pomoc dla pana Domańskiego, która przy organizacji naszego stanowiska będzie potrzebna. Druga korespondencja z mojej, którą ja tu chcę Państwu przedstawić, tyczy się bardziej indywidualnej sprawy. Chciałbym zapytać, tak jak kiedyś pytałem panią radną Cichoń, ale tam z tego co wiem, sprawa poszła do przodu. Może nawet jest na ukończeniu ze strony Rady Dzielnicy, tak teraz zapytuję pana radnego Brożynę, czy zechciał odpowiedzieć. Bo do mnie nie zechciał odpowiedzieć, czy zechciał odpowiedzieć chociaż do mieszkańca. 15 kwietnia zwróciłem się do pana radnego z prośbą o przygotowanie odpowiedzi na zapytanie odnośnie ulicy Stepowej. Mieszkaniec przedstawił nam stan, opinię na temat stanu tej jezdni, tu też swoją prośbę.
Ja następnie tego samego dnia przekierowałem sprawę do pana, prosząc o przygotowanie odpowiedzi. Minął ponad miesiąc. Do mnie pan nic nie odpowiedział. Czy w ogóle coś pan zrobił w tym temacie? Można wiedzieć? Nie, do pana mieszkańca też nie odpowiedziałem jeszcze. Niestety. Szczerze mówiąc, umknęła mi zapytanie od pana, umyję od pana. Także nie odpowiedziałem na nie. Zatem jak pan... Będę się starał dzisiaj do nadrobić jak najbardziej. Panowie, jasne. Jak mi się dało, rozumiem, że nie jest działanie... Nie, jasne. Dzisiaj postaram się to przewertować skrzynkę i... Wyślemy panu po... Jasne. Jak nie dzisiaj, to jutro pan otrzyma nowego maila. Dzięki. Z tej samej treści. No i jak mi się dało, tak w ciągu tygodnia będę wdzięczny do mojego mieszkania. Dzisiaj i najdalej jutro. Super, bardzo panu dziękuję. Dziękuję. I właściwie z tej bieżącej korespondencji tyle. Ja jeszcze państwu przypomnę o tym, że umówiliśmy się, że do końca maja zgłosicie państwo lokalizacje, które uważacie za właściwe do wystawienia pojemników na odpady wielkogabarytowe w ramach akcji Wystawka. Ona obecnie ma inną nazwę, ale chodzi o to samo. Do tej pory bodajże jedno zgłoszenie wpłynęło do... Trzy, tak? Ale to i tak jest 21 osób, a nie troje. Tak więc, jeżeli państwo jesteście zainteresowani tą akcją, to proszę o wysłanie drogą mailową. Przypominam, do końca maja przyjmujemy na adres Rady państwa propozycje, które później ja prześlę do organizatora akcji jako dzielnicowe lokalizacje. Tyle w punkcie piątym, punkt szósty, oświadczenie komunikatywne. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie, w tym punkcie, nie w tej sprawie, tylko w tym punkcie? Nie. Zatem ja zabieram. Informuję państwa, że dnia 3 czerwca o godzinie 17.00 w siedzibie naszej Rady, to jest przy ulicy Inicjatywy Lokalnej 5, odbędzie się kolejna sesja Rady Dzielnicy 10 Słoszowice i tym samym procedura informowania państwa z mojej strony została dochowana. Wszyscy z państwa, którzy są obecni na Radzie, zostali skutecznie, na sesji zostali skutecznie poinformowani o terminie nowej sesji. O godzinie 17 dnia 3 czerwca 2014 roku, tu gdzie się znajdujemy, szanowni państwo, w siedzibie naszej Rady, sala Inicjatywy Lokalnej 5. Czy ktokolwiek z państwa chciałby jeszcze zabrać głos podczas dzisiejszej sesji? Nie. Zatem zamykam 45. sesję Rady Dzielnicy 10 Słoszowice, zwaną na dziś, to jest 20 maja 2014 roku, na godzinie 17 w siedzibie Rady Dzielnicy 10 przy ulicy Inicjatywy Lokalnej 5. Dziękuję bardzo, do widzenia.